Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No i każdy normalny wie, że czym więcej państwo dokłada, tego jest więcej. Czym więcej państwo czegoś podatkuje, tego jest mniej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No śmieję się, że państwo dokłada. Państwo nie ma pieniędzy, państwo tylko ma pieniądze, które zabierze podatnikowi, czyli w zasadzie no, nie tyle kradnie, czyli czasami może zabrać za dużo. Jeżeli coś jest subsydiowane i dokładane, czyli ludzie dostają coś, na co nie pracują, no to tych ludzi jest coraz więcej i całe społeczeństwo idzie w tym kierunku. No i tak samo, kiedy państwo opodatkowywuje coś za bardzo, no to jakaś ta strefa czy przemysłowa, jakakolwiek, no to jest coraz mniej. Tak? Także to jest proste, to jest bardzo proste. Nie można opodatkowywać, nie można zabić kaczki znoszącej złote jaja. No i w New Jersey kretyni socjalistyczni doszli do wniosku, że trzeba zabrać trochę więcej jaj kaczkom właśnie znoszącym te złote jajka. New York Stock Exchange. No to jest giełda papierów wartościowych. No i oni zaczęli pokazywać, czy wskazywać, że cały ten system elektroniczny, co oni tam mają w New Jersey, będzie się wyprowadzał, jeżeli stan sam w sobie wprowadzi podatek na transakcje finansowe. Trzeba pamiętać, że Ameryka to jest Federacja Stanów Zjednoczonych, to jest kraj federalny, no i te wszystkie stany, no to są totalnie, no bardzo niezależne od Waszyngtonu, od władzy federalnej. Każdy stan ma podatek od zakupów, no albo nie ma podatku od zakupów, no ale on też jest na różnym poziomie. 1, 2, 3, 5, 9, 12%. W zależności ile ludzie wytrzymują, no to każdy stan przykręca śrubę, że ludzie mogą płacić więcej w tych biednych stanach, tam gdzie ludzie nie chcą mieszkać, czy nie mogą mieszkać, czy warunki życiowe są dosyć ciężkie. No to tam państwo nie opodatkowywuje, no bo ludzie po prostu by, nie dość, że mają ciężko, to jeszcze z podatkami mieliby jeszcze ciężej. No ale Nowy Jork, New Jersey, no to New Jersey jest obok Nowego Jorku. No i ten New York Stock Exchange właśnie powiedzieli, że zaczną prowadzić te swoje transakcje z, no mają takie zapasowe te serwery w Chicago przez tydzień. No i zobaczą jak to by się odbywało, żeby się ewakuowali, kiedy politycy zdecydują, żeby to jednak opodatkować. Cały ten plan, no to już był podawany, no bo politycy no muszą na tym głosować. Są jeszcze dwóch innych tam rywali, jest Nasdaq, no i CBO Global Markets, no to są rynki papierów wartościowych. No ludzie kupują, ludzie sprzedają, dużo ludzi w Ameryce jest tak zwany 401k, czyli to jest ta drugi filar oszczędnościowy. Tam można odłożyć chyba tam do 27-30 tysięcy rocznie przed podatkami. No podatki to się dopiero płaci w wieku emerytalnym. No i w sumie trzeba też zacząć wypłacać przymusowo, jak się osiąga tam 68 czy 70 lat, no to trzeba zacząć wybierać te pieniądze i oni wtedy zabierają te podatki. Tyle tylko, że jeżeli ktoś odkłada dzisiaj przed podatkami, no to te podatki czekają 10, 20, 30, 40 lat, no ale prędzej czy później są zabierane. Na ten drugi filar też można odkładać po podatkach dzisiejszych, także już te podatki dzisiejsze są zapłacone, także już jest to czysta gotówka i ona czeka w wieku emerytalnym, to się dostaje do dolara za dolara, czy tam tysiąc za tysiąc, a to przed podatkami, no to zmienia całą tą, jeżeli ktoś odłoży powiedzmy tam 10%, no są te przesunięcia, no jest to tam ekonomia, ludzie różnie to robią,
Tyle tylko, że co jest najważniejsze, to te pieniądze przed podatkami idą właśnie do różnych firm inwestycyjnych. No i te firmy inwestycyjne kupują najróżniejsze tam akcje. No i te akcje wzrastają. Ciekawe jest to, że właśnie na giełdzie w lutym, w marcu cała giełda spadła 30%, no a teraz ostatnio właśnie wróciła do siebie. Także dużo ludzi z tych pensji, z tych swoich oszczędności, które ma, inwestuje w to, bo Social Security, no to jest ta podstawowa taka przymusowa państwowa emerytura. Pracodawca odkłada 7,5%, no i pracownik odkłada 7,5%, także 15% swojej pensji rocznej każdy, kto pracuje, odkłada. Do tego odkłada 1% na ubezpieczenie zdrowotne emerytalne, no i 2% odkłada jeszcze coś. Także no jest sporo do tego zabierania. No ale New Jersey doszło do wniosku, że będzie podatkowało. Phil Murphy to demokrata, no oczywiście demokrata, podtrzymuje tą możliwość opodatkowania. To jest ciekawe, bo Murphy to był jednym z dyrektorów w Goldman Sachs. No i potwierdził w piątek, że w zasadzie ten koncept cały, ta myśl opodatkowywania ma sens, no ale mówi, że to nie za bardzo poprawi stan finansowy New Jersey. Wszystkie te kompanie, które mają te serwery w New Jersey, przymierzają się do wielkiej ucieczki. No i chyba wielka ucieczka będzie. Dlaczego oni są tam w New Jersey? No z jakiegoś powodu, że jest blisko do Nowego Jorku, to zdecydowali się być w New Jersey. No ale teraz przy tej elektronice, przy tych kablach, i szczególnie, że planują przerzucenie to do Chicago, także to nie ma znaczenia, gdzie by byli. Mogliby się przeprowadzić gdzieś na Saharę w Nevadzie, czy w jakimś stanie, gdzie jest w ogóle ciepło, bezpiecznie. No może, gdzie prąd jest tani, no to w takim układzie pod Niagarę. Niagara jest właśnie ciekawa, że przez lata tam dużo powstawało firm produkujących sztuczne diamenty. Dlaczego? No bo żeby wyprodukować sztuczne diamenty, potrzeba strasznie dużo energii elektrycznej, żeby wyprodukować, a energia elektryczna tam jest na miejscu i okazuje się, że nie ma tych opłat przesyłowych, no i dodatkowo lokalnie jakoś to subsydiują chyba, no bo jest dużo taniej. No ale nie ma znaczenia, gdzie te serwery się znajdą, znikną z New Jersey. No i teraz się trzeba zastanowić, jak to się dzieje. Oni proponowali, ci politycy zaproponowali, żeby brać 2,5 ćwierć centa od transakcji, od wszystkich kompanii, które mają więcej niż 10 tysięcy transakcji. No to jeżeli jest ćwierć centa od transakcji i opodatkowują każdą firmę, która ma 10 tysięcy transakcji rocznie, no to oni patrzą na $25, tak? To jest jakieś kretyństwo. Jak politycy mogą patrzeć na, żeby zacząć opodatkowywać 10 tysięcy firmę, 10 tysięcy transakcji rocznie i dostaliby 25 centów. No ale to się przekłada na co innego. New York Stock Exchange, no to oni mają miliard akcji, nie transakcji, ale miliard akcji jest zmieniane dziennie, czyli w zasadzie, jeżeli oni by brali ćwierć centa od akcji, no to by było $2,5 miliona dziennie. No i oni wiedzą, New York Stock Exchange wie, że to prędzej czy później zacznie się to i będą po prostu po palcu utną całą rękę. Także nawet nie chcą czekać. Na razie to jest jakieś takie minimalne i symboliczne. No ktoś powie, no co to jest $2,5 od 1000 transakcji, tak? No to